Witamy serdecznie w weekend majowy. Cześć. Jesteśmy trochę spóźnieni, bo 4 dni się nie nagrywaliśmy, jeśli chodzi o dietę. Ale różnie te dni wyglądały. Nawet wczoraj był kryzys, tak? Jesteśmy na wyjeździe majowym. No i teraz mąż poopowiada, jak tam te 4 dni mu minęły kolejne na tej diecie warzywno-owocowej. No cóż, pewnie tak jak wszyscy mamy upadki i wzloty i dochodzą do nas myśli, że po co to, po co ta dieta i już mam dosyć, a tu obok nas wszyscy jedzą, a my nie. My teraz jesteśmy na wyjeździe majówka, no i też powiem tak szczerze, że ciężko mi tutaj było. Dlaczego? Dlatego, że Dorota i Filip chodzili sobie na posiłek, chodzili na śniadanie, obiad i kolację razem z babcią. Natomiast ja w tym czasie no, na tą kolację nawet nie ryzykowałem, żeby iść, no bo po cóż kusić licho, tak? I tego trzeciego dnia było, no już tak wczoraj już myślałem sobie, nie dam rady, po co to w ogóle, co to za dieta, tutaj tyle fajnych rzeczy do jedzenia. Tu powiedział, że kończy. Kończę już, nie, dzisiaj ostatni dzień i już sobie daję spokój. Ale szkoda mi się trochę zrobiło, już tych 13 dni zostało tak naprawdę 27, 26, bo dzisiaj jest 14. I myślę sobie, no nie doświadczę tego wszystkiego, co na tej diecie organizm doświadcza, ale nie tylko organizm, bo również psychika i dusza. Trochę się wyciszyłem na tej diecie, robię się spokojniejszy. I fajnie. Poza tym, że gdzieś są takie pokusy właśnie z boku, gdzie dolatuje nas zapach fajnych potraw, to można z tym żyć i nie ma jakiegoś większego problemu, żeby tą dietę przebrnąć. Wszystko jest w głowie. Wszystko jest w głowie. I tak jak wam mówię, uciekajcie od tych myśli, tak ja wczoraj też od tych myśli musiałem uciekać i to daleko, żeby coś zjeść, bo to fajnie się mówi komuś, ale już samemu wcale tak łatwo nie jest. Synek przyniósł bułkę, wtrącę się tutaj, z kolacji, to Krzysiek wąchał ją. Taka była świeżutka, taka wiecie, fajna, pachnąca, więc musiałem ją wywąchać, wywąchałem ją i przeszło. Także jeśli macie bardzo wielką ochotę na coś, to wąchajcie. Ja jak kiedyś gotowałam na diecie rodzinie, Krzyśkowi i dzieciom, a byłam właśnie na 6-tygodniowej diecie, to bardzo pomagało mi to z drugiej strony, chociaż to może być taka abstrakcja, ale pomagało mi to, że im gotuję i wąchałam na przykład, jak robiłam jakieś spaghetti czy coś innego, to wąchałam, dużo wąchałam i mi to pomagało. Wąchałam chleb świeży i samym zapachem, że tak powiem, się najadałam i mi było to starczy. I wczoraj Krzysiek miał to samo. Jakie jeszcze ciekawostki, jeżeli chodzi o tą dietę? Ja odczuwam na przykład po posiłku, no jak zjem jakiegoś pomidora czy ogórka, no staram się oczywiście nie mieszać ogórka razem z pomidorem, więc jak zjem pomidora z cebulką, to ogórek gdzieś tam powiedzmy za 2 godziny, to nie są duże ilości, bo nie chce mi się jeść, więc nie staram się na siłę tego wciskać w siebie i jem tylko tyle, ile muszę, bo żeby gdzieś tam taki ten głód, to nawet psychiczne, nie uczucie głodu, bo jego chyba nie ma w ogóle, ale gdzieś tam głowa podpowiada, że trzeba coś zjeść, to wtedy, co chciałem powiedzieć? Że głód psychiczny bardziej, tak? Jeśli chodzi o... A, wtedy czuję że mało taką, jesz. Taką... Nie, to chodzi o to, że czuję wtedy taką... pęcznienie żołądka, pęcznienie jelit, tak. Czuję się taki wzdęty. Cały czas mówi, że jest wzdęty. Brzuch mi wywala od razu po tym jedzeniu. Nie wiem, być może, że to jest wynikiem tego, że te nasze warzywa i owoce no nie są jednak tak super naturalne. No ale i tu, nie dopuszczajmy takiej myśli, że te, które są kupowane w sklepach, są złe i one nam szkodzą, bo to, co myślimy, tym się stajemy. Więc jak będziemy sobie myśleć, że nam to zaszkodzi, to na pewno nam to zaszkodzi. Tak, dokładnie. Są badania na ten temat robione, gdzie ten efekt taki
myśli, czy efekt placebo jest udostępniany. No i posłuchajcie sobie. Jesteśmy tym, czym myślimy, że jesteśmy, więc starajmy się myśleć pozytywnie. Obdarzajmy tak, bo niektórzy... wszystkich dookoła miłością i radością. To naprawdę pomaga. Powtarzajmy sobie w myślach, kocham Cię, dziękuję Ci. Jak przychodzi jakaś złość, to mówmy sobie, kocham Cię, dziękuję Ci, przepraszam. I to powoduje, że ta myśl przez chwilę, ta zła, taka czy nerwy, uspokajają się i nie wybuchamy. To taka rada ode mnie. Co, trzeba pracować. Co zrobicie, to Wasza sprawa, ale spróbujcie, spróbujcie, bo to naprawdę działa. Tak, trzeba pracować nad umysłem. To jest bardzo ważne na diecie, dlatego że tak jak Krzysiek powiedział, że jesteśmy tym, co myślimy, nasz umysł na diecie ma bardzo ważną rolę. I tak jak bardzo często na tej diecie przewijają się sytuacje, że ktoś nie je pomidorów, bo są chemiczne, ktoś innych rzeczy nie je, bo są chemiczne, bo w tej chwili nie ma tak naprawdę, bo czekają na wiosnę. Tak, tylko że nie wiecie, czy wiosną, czy latem kupicie, jeśli nie jest to od ogródka, od czyjejś babci albo od naszej, to nie wiecie, czy to jest rzeczywiście zdrowe. I tak naprawdę umówmy się, że w tych czasach nie mamy zdrowych warzyw i nie mamy zdrowych owoców. Bo nawet jeżeli mamy działkę w zaprzyjaźnionej rodzinie, czy nawet u nas w rodzinie, to też są te opryski i już w tej chwili się niestety bez tego nie obywa. Więc zmieńmy tutaj głowę, myślenie i nawet najgorsza trucizna, jeżeli myślimy o tym, że jest w porządku i nam nie zaszkodzi, to nam nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi nam i będzie nam pomagała, bo tak naprawdę nasz umysł jest tu najważniejszy niż to, co tak naprawdę dostarczamy do organizmu chemicznego, toksycznego, tak? Tutaj trochę się oprę na tym, jak Jezus modlił się przed jedzeniem. Czyli na przykład... On się modlił dlatego i uczył nas tej modlitwy po to, żeby nie było właśnie sytuacji, żebyśmy wierzyli w to, że to co zjemy, jeśli podziękujemy za to i będziemy się modlić za to jedzenie, to nie zaszkodzi nam, że będzie to na pewno dobre, choćbyśmy mieli zjeść tak naprawdę truciznę. I to miał w swoim przesłaniu, jeżeli kto inny myśli inaczej, to właśnie to miał w swoim przesłaniu Pan Jezus. To tak a propos religii przy okazji. Ja to tyle mam do powiedzenia. Tak. Cóż, zajmujemy głowę czym innym, staramy się spacerować, myślimy. Wczoraj, przedwczoraj wrzuciliśmy Wam filmik na ćwiczenie z kręgosłupem. Oczywiście nie pomyśleliśmy nawet, że wzbudzi takie emocje. Zainteresowanie, tak, tak. Wiele osób neguje, wiele osób dziękuje. Opowiedz o tej dyskopatii. Staramy się patrzeć tylko na te dobre głosy, nie myślimy o tych złych hejtach, bo one się bardzo zdarzyły, bo film zdobył dużą popularność w ciągu 3 dni. I cóż, no pomaga, bo ludzie piszą, że na kręgosłup jest fajnie, że pomogło. Ja ten film wrzuciłem, dlatego że sam to stosuję. Sam wyleczyłem się z kręgosłupa lędźwiowego dzięki temu. I oczywiście każdy przypadek jest inny i każdy z Was musi dostosować umiejętności czy jakby fizyczne warunki Wasze do tego filmu. Jeżeli ktoś ma kłopoty z dużym wałkiem, nie róbcie tego ćwiczenia na siłę. Nie kładźcie tam się na tym i jest problem. Wystarczy, że poleżycie w takiej pozycji, bez wałka, bez niczego. Od tego zacznijcie. Nikt nie musi od razu robić tego ćwiczenia w taki sposób, jak ja mówiłem. Zacznijcie leżąc, wyciągając się i leżąc tak 5 do 10 minut bez żadnego wałka pod plecami. To też przyniesie efekt. Na pewno kręgosłup się w tym czasie rozciąga, te kręgi się pasowują w dobre miejsca i na pewno to daje efekt. Z pasa również troszeczkę schodzi. Lepiej jak jest na wałku, bo wtedy ten krąg lędźwiowy wciska nam się i jeżeli on tam gdzieś nam jest naruszony,
to on ładnie nam tutaj wchodzi. Dziękujemy Wam za wsparcie, dziękujemy Wam za udostępnienie tego filmu i udostępnianie. To widzimy, że tu chyba trzeba to potraktować jako też trochę taką misję, że powinniśmy dalej propagować ten film i to ćwiczenie, bo jest ogromne zainteresowanie, jest bardzo wiele osób, nawet nie pomyśleliśmy, że tyle osób może cierpieć z tego powodu i cóż, trzeba to udostępniać innym i uczyć, jak robić ten film, jak wykonywać to ćwiczenie, bo wiele osób potrzebuje pomocy i potrzebuje ulgi w chorobach kręgosłupa, a tego nie można nigdzie znaleźć. Jeżeli chodzi o Polskę, jest jeszcze przeszkodzę. Problem, bo tak. Ja chodziłem na rehabilitację przez pół roku na kręgosłup i niestety, ale ta rehabilitacja mi nie pomogła. A co, nie mówisz, co miałeś? Krzysiek miał 3 wypukliny. Nie wiemy, czy jeszcze je ma, dlatego że nie chodzimy i nie sprawdzamy tego, bo się dobrze czuje. Ale miał 3 wypukliny w odcinku szyjnym, lędźwiowym i w odcinku klatki piersiowej. Na lędźwia bardzo narzekał, potrafił tydzień czasu leżeć, nie chodzić na spacery, w ogóle nie wychodzić z domu, bo nie mógł wstać. I dieta, a zarazem te ćwiczenie pomogło. Mieliśmy też, czyli miał wypadające tak naprawdę kręgi, co chwilę. Mu wypadają te kręgi, potrafi mu 5 kręgów wypaść, potrafiło mu 5 kręgów przesunąć się, tak? Które powoduje ucisk i powoduje i ból. Te ćwiczenie i taki dyskomfort pomaga mu. I gdzieś tutaj w mięśni, w kręgach szyjnych i w piersiowym, no i lędźwiowym. Dzięki temu robimy po 3 km, czasami po 4 spacerów. Wystarczyło teraz, tak? Podnieść szybko walizkę, no i już zostawałem razem z tą walizką teraz, przyspawane, tak. I dziękuję. I trzeba było jakoś dojść. Później tydzień leżenia, nogi do góry, nie dało rady chodzić, masakra, do łazienki tragedia, na jedzenie bez szans. Straszne, straszne. To ćwiczenie spowodowało, że mi te kręgi weszły. To następne przypadki jeszcze będziemy Wam tak. opowiadać, żeby Was nie zanudzać. My mamy osobiście przypadek jeszcze taty naszego, czyli teścia mojego, który też nie mógł 3 dni chodzić. Kiedy Krzysiek zastosował mu pomimo bólu jego na kręgosłup te ćwiczenie, kazał mu zwlec się z łóżka i położyć się na podłodze i zrobić to ćwiczenie, to tata wstał i zaczął chodzić. Także tak, naprawdę... To był taki cud, bo on 3 dni po prostu leżał i czekał. Ja nie mogłem do niego podjechać, bo byliśmy na wyjeździe. On próbował coś robić sam, ale nie było jakby mnie przy nim, więc tak na pół gwizdka. No i kiedy dojechaliśmy, delikatnie go tam położyliśmy. Trochę rozmasowałem to miejsce, gdzie go tam bolało. No wyczuwało się przesunięcie kręgu. I cóż, wykonał prawidłowo to ćwiczenie. Pomogło. I pomogło. Ja jestem po AWF-ie, jestem po wychowaniu fizycznym, jestem magistrem turystyki i rekreacji, chodziłem na AWF-ie na wiele tego typu zajęć i wykładów i z rehabilitacji i z fizjologii i masaże, kursy masażów, więc oczywiście było to 20 lat temu, tak, ale pewne rzeczy zostają gdzieś w głowie i jeżeli coś komuś jest potrzebne, to po prostu sięga do tych informacji, które kiedyś zdobył, tak? Więc to pomaga, natomiast wszystko z umiarem, wszystko z umiarem. Nie rzucajcie się na to ćwiczenie już zaraz, bo można sobie krzywdę zrobić. Nawet pijąc wodę, jak się jej wypije za dużo, to też można sobie zrobić krzywdę. To samo wszystko z ruchem. Z umiarem. Wszystko z umiarem. Najważniejsza jest dawka. Nie może być zbyt duża, bo można sobie coś zrobić, skrzywdzić się. A jeżeli ktoś ma kłopot z kręgosłupem, duży i poważny, pamiętajcie, że trzeba powoli wstawać z tego ćwiczenia. Ból będzie, tak, ale ta ulga za chwilę przyjdzie. I powolutku, przekręcamy się. Tak jak po masażu. Jak masażysta nas czasami wymasuje, to też z tej leżanki nie możemy wstać, tak? Bo nas boli, bo ten kręgosłup nas bolał. Ja wielokrotnie chodziłem na te masaże i na rehabilitację, więc wiem, jaka jest sytuacja w tej kwestii. Więc powolutku, najpierw na bok. Później, tak jak pokazywałem na filmie, jak ktoś może się podnosić, to niech się podnosi i powoli, spokojnie ćwiczymy, udostępniamy, pokazujemy nikomu. Pomagamy wszystkim tak, dookoła, pomagamy, ludziom. Wy pomagajcie i my też będziemy się starali właśnie pomagać, przekazując Wam informacje, które nam pomogły w życiu, tak? I nie dlatego, żeby... Nie mamy żadnego innego celu tak naprawdę, więc pomagać po prostu innym, żeby tak nie cierpieli, bo wiemy, jak to jest teraz z tymi lekarzami i tak dalej,
jak ciężko się dostać, ciężko coś wyleczyć, drogie są lekarstwa i tak dalej, więc jeżeli mamy możliwość inną, no to bardzo chętnie cieszymy się, że możemy Wam pomóc. Okej. I to wszystko. 14 dzień diety dzisiaj, jutro 15. Dzisiaj wyjeżdżamy z Majówki. Jutro bierzemy się dalej tak, do pracy. Pozdrawiamy Was. Pozdrawiamy. Do trzymajcie zobaczenia. Się, nie poddawajcie się. Tak. Trzymajcie dietę i zdrowia cały czas. Życzymy. I dajcie radę na tej diecie. Zawsze będą. Raz będzie tak, raz będzie inaczej. Myślcie o tym pozytywnie, że musicie dokończyć 40 dni. Nie bierzcie pod uwagę żadnych innych opcji, że skończymy po tygodniu. Dobra, dwa tygodnie to też dużo. Nie, celem jest 40 dni. Że macie dni grilla. I zrobić grill to będzie jeszcze nie dni. Raz. Każdy ma jakieś swoje przeciwności i już walczymy ze słodyczami wszyscy na pewno. Większość z nas lubi te słodycze. Uciekajmy od miejsc, gdzie one są, bo będzie nam trudno. Na razie, być może później Wam przeskoczy w głowie, być może nie przeskoczy w głowie, że tych słodyczy będziemy jedli bardzo małą ilość albo w ogóle. No i tyle. Na razie o tym nie myślcie. To nie jest Waszym celem. Nie skupiajcie się na rzeczach, które będziecie robić. Myślcie tu i teraz. To, co teraz robicie i to, gdzie jesteście, co powinniście działać. I rozgadałem się. Na razie. Do zobaczenia. Pa, pa. Zdrówka życzymy.